Oh yes. Dzień dobry, witamy was w tak zwanych boczkach z naszego kolejnego football tripa. No i jest sympatycznie. Spielberg, widzicie, teraz musi nogi rozprostować, a ja idę rozprostować rękę na mopie. Ja idę, bo jest tak zwana plenerowa siłownia, więc idę trochę poćwiczyć. Gdzie jest wejście do tej plenerowej siłowni? Siłownia, że można na nią tylko popatrzeć. Jechaliśmy tą pana Kulczyka autostradą, zapłaciliśmy sporo. Tymczasem, borem lasem, idziemy. Ja idę delikatnie troszkę po prostu się odchudzić. I'll be back. A gdzie my już jesteśmy? Jesteśmy już w Szczecinie. Ponad 5 godzin jechaliśmy. Mamy 14:30. No i jedziemy na nasze apartamenta. Nie ma spania. Nie ma, że boli. Sieć. Pani nam chciała wjechać na otro. 66 autobus jedzie do Klucza. Klucz. To wspólnota mieszkaniowa na batalionach chłopskich. Tak, tu miałem kiedyś znajomą. Mieszka. Znajomą? Jest Lidl. Jedź, kobito, bo... Puść panią, puść. Bardzo ładnie. Ale jedź. Kulturalny jedź. Kierowca WOT. Kiedyś była taka nagroda. Tak? No. W Lidlu... Kurwa, nie dosyć. W Lidlu spokojnie. Jedź. Tylko TVP Info! Panie no. Dworczyk! Jedź. Jedziemy. Tutaj akurat busem przywieźli ludzi, tak? Z Energetic Gryfino. Mamy teraz pod górkę. Uwaga. Samochód zatankowany. Pani Oksana nas obsługiwała, fakturkę dała, bez szarży. A na Bydgoszcz, na Bydgoszcz to też niedługo pojedziemy, ale nie tym razem. Meldujemy się, jak już dojedziemy. Kontrola prędkości. Oho. 1000 metrów. Zwolnij, wiedzą, że mamy zioło. Jest szósteczka. Witamy w naszych skromnych progach. Apartamenty, Szczecin, jedno kojo. Drugie kojo, lustereczko, powiedz przecie. Czajniczek, piekarniczek, będziemy tutaj gotować, piec, grillować. Proszę bardzo. Pracujemy, tak? Już jadą po nas. Ruszamy nagrywać premierowy odcinek nowego formatu. Daj, pokaż. Mocno się zaciągnął. Aż po uszach mu dało. Nagrywa to, można. Mocne ma. Ale masz mocne czy lighty? Czerwone, przepraszam. Przerwałeś mi jak ten. Jak... Przepraszam. Nowy format. Dzisiaj Komisja Gier i Zakładów ustaliła, jak się będzie nazywał, jaki będzie tytuł. Jaki będzie tytuł? Powiedz, Szpila. Nie pamiętam. Gastrotrip. Gastrotrip. Że mamy problemy gastryczne. No dobrze, moi drodzy, siadamy. Ty prowadzisz. I jedziemy. Ja prowadzę, bo nie piję. I jesteśmy już po tej części właściwej nagrania nowego formatu Gastrotripa, gdzie jedliśmy w lokalach gastronomicznych. Tak, to trzeba dodać, że nagranie nie to, że na odpierdol, tylko podzieliliśmy sobie na dwie sekcje. Sekcja jedzeniowa. Nie, tudzież... sekcja jedzenia, a jutro w łazience druga część. Tak. Części opisowe będziemy sobie nagrywać, skoro i tak jesteśmy w różnych miastach, a dzisiaj w Szczecinie. W miejscach charakterystycznych dla danych miast. Wiesz o tym, że jak żyjesz w stresie, to inny kał wytwarzasz? Ja nie wiem, bo ja praktycznie nie od strasznie. Dwóch tygodni zaparcia. Straszne korki są w ogóle po drodze, nie? Były, ale już teraz nie będzie, już teraz na niebiesku. Teraz gdzie indziej jest zatkane. Powiem tak, no na pewno coś zaraz będziemy musieli kupić. Chyba lewiatan mamy najbliżej. Ale kupiliśmy papier toaletowy, także proszę się nie obawiać. Super farmie. Tak. I to rolek ile? Aż 6. Starczy. Ja miałem trójkę z ZPT. Co to dla mnie oznacza, przepraszam? ZPT? No to zajęcia praktyczno-techniczne. Miałeś w szkole? Nie. Człowieku, ja chodziłem do gimnazjum. My wychowaliśmy się w dwóch innych systemach edukacyjnych. W różnych... Ty miałeś podstawówkę 8 lat, tak? Ja za komuny żyłem. Jak za komuny? Sam jesteś za komuny. No 5 lat za komuny żyłem. No to kurwa, 5 lat co, szkołę miałeś w wieku 5 lat? To przedszkola mnie nie przyjęli, bo komuna była. Jak to nie przyjęli? Byłem przedszkolą. Nie przyjęli cię, bo byłeś rudy, a nie dlatego, że komuna nie, była. Był wyż demograficzny. O, tutaj byliśmy i tutaj też o, będziemy. O, pamiętam tą miejscówkę, oczywiście, o, że tak. Tak, i tutaj ten pomnik czynu. Też będziemy. Też musimy nagrać. Czy my byliśmy tutaj mega skacowani? Nie jest, wiem, jest taka dawno możliwość, to było. Nie?
Tak. Proszę bardzo. No jedź, jedź. I panią na pasach od razu. Potrącić. Pak, o, nie? Szpital wojskowy. O. Blisko do szpitala. Ani szpital, ani wojskowy. A, tu lewiaton mamy. Spoko, bliziutko. A to jest taka uliczka prowadząca do naszego apartamentu. Jerzego Janosika, no to był ten Jerzy Janosik, no. Znany i lubiany. Widziałeś, jakie się okulary trzęsły na nosie? Praca, praca i jeszcze raz praca. Jest godzina 6:50 w piątek. Czy musieliśmy tak, czy musieliśmy tak rano wstać? Nie, ale wstaliśmy, żeby pracować, żeby robić to, na czym się znamy. No generalnie pogoda pozytywna. Pomnik czynu. Byliśmy kiedyś pod tym pomnikiem czynu. 9 minut, idziemy. O matko. 650 metrów. Hej ho, hej ho. Do pracy o 7:50 by się szło. Albo o 6:50, o 5:50, o 4:00 i o 3:00 też. O, jaki ładny Nissan Micra. W takim kolorze zielonej sraczki. Zobaczmy, czy są kiepy w studzience. Są. Rzucają. Najgorzej to ci nikotynowcy. Właśnie rzucają papierosy do studzienek kanalizacyjnych. Potem to się wszystko zapycha i no, robią się lokalne podtopienia po wodzie. No. Ale chodnika tu nie ma. Ale żeśmy bardzo ładnie to żeśmy zrobili. Dzisiejszy film w bokach będzie miał tytuł Film o chodzeniu. Idziemy parkiem Kasprowicza, zobaczcie, jakie tutaj są stare drzewa. Idziemy cały czas, chodzimy i idziemy. Tam pięknie woda, jak woda się błyszczy. Umyjemy stopy. Umyłem się, zrobiłem śniadanie. Jestem z siebie zadowolony? Tak, dziękuję za śniadanko. Bardzo właśnie. Dobre, powiem ci szczerze. No właśnie. I mamy energię, żeby prawda, pracować. Tam można by dodać troszkę przypraw, ale... Nie mieliśmy pieprzu. Będziemy zabierać pieprzu. Nie mieliśmy pieprzu i nie mieliśmy... Na sól było, ale nie było pieprzu. Mostek japoński. Jest wątek japoński, to mi się kojarzy ta wycieczka z Wrocławia, kiedy byliśmy tam w ogrodzie. Miejsce docelowe jest po lewej japoński. Stronie. O, zobaczcie. Sztuczne ważki. Ciekawe, co myślą sobie prawdziwe ważki, kiedy zobaczą je. Ciekawe jest to, że ta woda stoi, że ona się nie rusza, że jest taka statyczna. Trudny wyraz. Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie. Prawdziwy raj dla wszystkich fanów motoryzacji. Loczek, jakbyś tutaj przyjechał, to byś był zadowolony. Maluchy w wersji terenowej. Ależ tu ładnie, ależ tu pięknie. Ale ta pani na pewno posprząta po nim. Od razu mówisz, że to będzie wersja, że to jest Schwarz charakter. Ma na pewno w kieszeniach tej kurtki, tego płaszcza kilka torebek i zawsze po piesku swoim sprząta. Pani się pies zesrał na trawę. Tu taka ładna trawa. O, jest obwoźny kramik. Ciekawe, co będą sprzedawali. Babeczki, słodkie, niesłodkie. Kawka, kawusia. Idziemy, zobaczcie, jaka pogoda, jak na zamówienie. A jutro oberwanie chmury. Wąska, bo jakby była szeroka, to była szeroka, jakby była długa, to długa, by była długa. To by była długa, ale po prostu jest wąska, czyli nie jest za szeroka. Ładnie to wygląda. Całkiem, całkiem. Ależ tutaj jest ładnie i niebieski samochód też jest. Ojej. A obok jest jaki? Bordowy samochód. Obok bordowego? Czarny. Krokus Hill. Po angielsku. Co ty robisz? Co? Co robisz? Teraz? Nic. Widziałeś tego pająka, jaki tam był? Co robiłeś? Widziałeś to bydle, co tam było? Pani się spokojnie, nie boi. Trzymam spokojnie, go. Trzymam go. Ręce i nogi. Strasznie, jeszcze mi się trzęsą. Byliśmy na wieży Quistorpa w Lesie Arkońskim. Jarek Jakimowicz był blondynem. Był nastolatkiem. Nie był jeszcze politycznym, że tak powiem, pracownikiem. Zobaczcie, tutaj na pewno też są korniki. Ależ to drzewo jest zjedzone przez korniki. Destynacja jezioro szmaragdowe. Szmaragdowe. Szmaragdy i diamenty chciałbym ci dać. Ile sam na sam, lecz dziś piosenkę mogę ci dać. Na tyle mnie stać. Także mamy godzinkę 13:20. Skończyliśmy nagrania przy jeziorze szmaragdowym. Proszę ciebie, nagraliśmy też gastrotripa. Fragment. Czuję się dobrze, bo jedziemy po listonosza, bo podobno utknął za wizą na dworcu i musimy tam podjechać do niego. Znasz kogoś ze Zduńskiej Woli? Kogo znam? Listonosza. A jakiego zawodnika? A jest? Jest, jacyś są wychowankowie, ale... Zawodnik, który grał w Rosji, a teraz gra w polskiej lidze. Wiem, Augustyniak. Brawo! Odra, panie. Odra. A to ta skażona, czy nie skażona? Byłeś szczepiony na odrę?
ja wiem. Estemy na dworcu. Odebraliśmy awizo. Odebraliśmy awizo. Jeszcze na te respiratory czekamy. Podobno... Właśnie czytam artykuł. Ty, podobno on tak naprawdę nie umarł, tylko to sfingowali. To. Wiesz, kto będzie grał tego handlarza bronią? Wiem, Królikowski. Brawo. Zwiedzamy sobie, byliśmy na Wałach Chrobrego, teraz na Starym Mieście. Plac Praw Kobiet. Maja. Co? Organizacja pracy. I co jest najważniejsze, że w Szczecinie... Nie wiesz, jesteś tu pierwszy raz, czy drugi, tak jak my, ale nie miałeś czasu zwiedzać. Idziesz za tą czerwoną linią. Masz poszczególne numery, które się wyświetlają przy budynkach i dostałeś mapę z informacji turystycznej. Uważaj. Idziesz, uwaga. Ile? Uj, 1,90 m. Uwaga. O, udało się. Zahaczył. Chop, uwaga. Achtung. O, Flixbus. Możemy sobie kupić i pojechać na przykład do Sieradza albo na przykład do Turcji autobusem. 59 godzin. Kochani, niesamowita sytuacja. Przycisnęło. Ale będę tylko i wyłącznie dobrze wspominał zamek Książąt Pomorskich, gdyż jest tu topowa toaleta. Chłopaki już przy samochodzie. Podobno kupili magnesy, pamiątki. Zobaczcie, tak wygląda człowiek spełniony, zadowolony, ale przede wszystkim uratowany. Jedziemy zobaczyć też, o tutaj gołąb mnie wyprzedził. Jedziemy też zobaczyć pomnik Krzysztofa Jarzyny. A czemu ty tak ten dziwnie szedłeś przez chwilę? Co? Czemu dziwnie szedłeś przez chwilę? Bo wypiłem na szybko kawę i okazało się, że te wszystkie jedzonka pyszne, najpyszniejsze, które wczoraj jedliśmy, powiedziały: hej, chłopaku, nie mieszaj tego z kawą tak szybko. Kupiłem twoim dzieciom magnes. Wspaniale. Jest. Powiem tylko tyle. No. To było najlepiej wydane 2 złote w ostatnim, roku. Ile zrobiliśmy kroków? No zrobiliśmy to. Nie wiem, tak, nie możesz. Zobaczę. Czekaj. 15-300. I dycha strzeliła z wami, nie? Jest trochę rozkopanych ulic? Jest. Można chyba jednak kierunkować, nie? A ja zadowolony, najedzony, wracamy z nowego browaru. Zobaczcie, jakie tłumy. A jest godzina 19.20. Jest trochę na mieście ruchu. Piątek, wszyscy wracają z roboty albo jadą na palety. Sex shop był, kurczę. Nie dałem rady nagrać. Kiedy byłeś ostatni raz w sex shopie? W czerwcu. A ja... Sandra mi się zepsuła i musiałem Sandrę nową kupić, wiesz? Wiesz, ale ile Sandra teraz kosztuje? Ale musiałeś ją ten, nadmuchać, czy jak? Ale zgaduj, ile? Nie wiem, ile lalka. Dobra lalka według mnie powinna kosztować, myślę, około 600 zł. O, to ja biorę dobre. Czyli 700 zł. 1700 zł. Spielberga, nie myślałem, żeby dać jej na imię teraz Maja? Nie, to jest Sandra cały czas. Ja, słuchaj, generalnie ja mam takie założenie, że ja zmieniam lalki, ale zachowuję się wobec nich jak... Nie, jak wiesz co, Geralt Wiedźmin, no. Czyli nieważne, że koń jest inny, ma się nazywać Płotka. Ty, ale... I tak samo jest z moimi lalkami. Lalka się zmienia, ale w dalszym ciągu to jest Sandra. Dobra, a teraz poważne pytanie. Czy pala się papierosami? Kiedyś byłem na takim kawalerskim, gdzie całą noc chodziła z nami taka lalka dmuchana i na koniec niestety zeszło z niej powietrze. Ten dzień się jeszcze nie kończy. Wracamy do nas, musimy jeszcze trochę popracować, trochę papierologii. Wszystko, co mieliśmy dzisiaj zaplanowane, nagraliśmy. I to jest plus. 4.50. Walczymy od 6 godzin z YouTube'em. Na początku wszystko było w innym narzeczu, teraz Globus opanował. I co będzie puszczane? Lata 80. playlista, klasycznie. Dobrze. Ktoś zapyta, chłopcy, co wy robicie? Jemy, zjedliśmy na początku pieczywo. Chłopaka. 3 lata kanału. Chłopcy to są wariancy, my jesteśmy młodzi. I jeszcze po kropelce, jeszcze po kropelce, póki wódka jest w butelce. Ale musimy kończyć, bo jest 21.20, a za 5 minut przyjeżdża kierowca z kim? Nie powiem. Nie mogę. Co? Nie z pizzą. Jest 5 rano. Nie możemy spać, bo jest tak głośno. Bardzo fajny film.
Oglądamy go już drugi raz. Żyja już nie ma, jest cichy. Cichy przyjechał w nocy, my już spaliśmy. Generalnie oglądam film. Idziemy zaraz do Lewiatana w 7. Do Kauflandu w 7. No i wrócimy w 8. W ogóle bez napisów oglądamy, ty. 5 rano my bez napisów oglądamy. To jest komedia romantyczna? Wydaje mi się, że horror. Co się stało? Chcesz coś powiedzieć? Zobacz, jak już spocony był. Teraz młodemu zapierdoli rower. Dawaj ten rower. Oj, noga już się boli. Kurde, dobry film. Hej, hi, hello. Globus Makłowicz. Bo już godzinę gotujemy, na razie ugotowaliśmy wodę. I też się nam spaliło. To, bekonik i paróweczki. Dobrze. Sokoliki. Dla dzieci, ale powiem wam, że smakują dobrze. Procentowo mięsa 10%. Sprawdzasz etykiety, bardzo dobrze. Co tu się stało? Co to? Mówiłem, chłopcy, po ile teraz w skupie z ten butelki? Nie ma chyba. Nie ma, niestety. Żeby bekon nie miał styk. Bardzo to dobre jest. Która kura była zdrowa? Czy ta, a jedno jest w strusie. Słuchaj, Globus, chodzą słuchy, że podobno chrapałeś w nocy. Ja nie słyszałem. Zamykamy okna, bo sezon grzewczy dopiero od kiedy? Od poniedziałku. Od poniedziałku. To jest dla Boberka, bo wczoraj jej dopił. Wczoraj oszukał nas, nie? Ostatnią kolejkę machamy, a Boberek co? Ale rzucą do lodówki? Tak, no żeby było na później. Nie przyjedzie? Podziękujmy Panu Bogowi. Podziękujmy Boberkowi za te panu. Gdzie Panu Bogowi? Panu Bogu! A kto robił, Bóg czy Boberek? No, Panu Boberkowi. Panu Boberkowi te paróweczki Harry'ego Kenta. Boberek, powiedz tylko, co jest w składzie. Parówka, ciasto francuskie, cukinia, pieczarka, specjalnie dla Globusa, prażona cebulka. A w samej parówce nie wiemy, co jest. Tak. Czyli na wegetarianie też mogą to jeść. Mom, mięso oddzielone mechanicznie. To jest top keczupów. Byliśmy na Kaszubach i zobaczcie, dzisiaj jesteśmy w Szczecinie i testujemy kaszubski keczup, bardzo dobry. Cichy robi. Bardzo dobry i taki prawdziwy. Słuchajcie, niesamowity test. Zakład jest o 1000 zł. Czy zapalniczka Zippo 6-letnia zapali w deszcz? Uwaga! Ty, prawie wbrew co opaliłeś. Zobacz, jaka pogoda dzisiaj. A, mówiłem, że będzie załamanie pogody, a my wczoraj wszystko nagraliśmy przy takim pięknym słoneczku. Czekamy na tą reklamę z tą panią, bo zaraz będzie. Delikatny biforek przed meczem. Sponsor polskiego sportu na 5 liter. Proste, że LVBet. Kocham cię. Przecież wszyscy wiedzą, że LVBet jest sponsorem wielu drużyn i przyczynia się do rozwoju polskiego sportu. LVBet. Sponsor. Pan z telewizji? Nie, to nie ja. To ten drugi, tamten był szczuplejszy. Zawsze pogoń jest. Pogoń Szczecin MKS. Jeden. Powiedz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedmiu na mecie jedzie. Hej, pogoń go! Coraz tłoczniej jesteśmy, zobaczcie w którym miejscu. Otwarcie stadionu Pogoni, to dziś. Już za kilkadziesiąt minut idziemy na festyn, gdzie są takie imprezy towarzyszące. Od samego rana są mecze młodzieży, są food trucki. Jest jedzonko, pizza napolitana, tego frylody, frytki belgijskie. Oj, takie frytki, to by się zjadło. Chłopcy, co kupiliście dobrego? Fasolka to. Pokaż. My już poszliśmy po... Fajda chleba z ogórkiem kiszonym. No ale widzę, że tradycyjny polski obiad, czyli po prostu browar. Fajda, smalec, ogórek, fasolka po prostu jest kurszaszłyk. Kurde. Kiełbacha, pierogi. No, to musimy iść. Coraz bliżej do meczu. Aż Pilbuś dokształca się, jeśli chodzi o statystyki przed tym spotkaniem. I zajada. Pierożki z mięsem bardzo dobre. Jak ci smakują? Poczekamy do ławy. Z okrasą i forem. Solidne. Dobra. Czyli dużo bramek, dużo bramek. Kto strzeli? Kto strzeli? O kurde. O, dzisiaj w składzie, tak patrzyłem. Kowalczyk dzisiaj. Leo Borges. Dobra. Usłyszał nas na galicji, nie tylko jeszcze głos.
do jednego. Cały czas pada, ale nam to nie straszne. Dla piłkarzy nawet fajniej, że jest delikatnie murawa z poślizgiem. A nam na głowę nie kapie, bo jesteśmy na nówka, funkier, nieśmiganym stadionie, w pełni zadaszonym. Ostatni wieczór na szczecińskiej ziemi. Będzie się działo. Dzień dobry, moi drodzy. Niedziela. Wszyscy wstali, wszyscy wypoczęci. Wchodzimy do pokoju, gdzie był teleturniej Rykowisko! Przepraszamy wszystkich sąsiadów. Rurku, ale ładny stół. Rurku, bardzo ładnie. Gawron, czy to było połączenie, nie wiem, jelenia? To był guziec? Co to było? Pomidor, kurwa, pomidor, nie? Generalnie był to koncert i trwała tutaj nierówna walka. Poczekaj, to może zaprezentuj. Moi drodzy, i tym miłym zwierzęcym akcentem kończymy kulisy, gdyż pakujemy się, opuszczamy lokal, bo kończy się doba hotelowa. No i co, i ruszamy w drogę do domu, 7 godzin. Dobrej niedzieli.